Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Kłaniam się Tomku po przerwie. W tej części dużo o piłce nożnej, o przygotowaniach do wiosny w Ekstraklasie. Zaczniemy jeszcze tylko jednak informacją z ostatniej chwili, informacją smutną o śmierci francuskiego motocyklisty Pierre'a Cherpena na trasie rajdu Dakar. Zmarł podczas transportu samolotem do Francji, miał 52 lata, pochodzący z Brytanii, miał poważny wypadek na trasie 7. odcinka specjalnego, doznał poważnych obrażeń głowy i niestety zmarł w drodze do szpitala. To jest informacja z ostatniej chwili. Teraz przechodzimy już do bieżących informacji piłkarskich. Tomku, w pierwszej części mówiliśmy o Legii Warszawa, o przygotowaniach, o ruchach transferowych. Teraz zaglądamy do naszego drugiego klubu z Mazowsza, czyli do Wisły Płock. Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły. Kłaniamy się, panie Pawle, jesteśmy już na antenie. Halo, witam wszystkich, cześć. Dzień dobry. Cześć, witamy Pawle, się, cześć, Pawle. Kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim, jesteśmy cześć, obaj witam. W studiu. Wisła ponad tydzień temu już wróciła do treningów. Praca w re, z tego co słyszymy w tym tygodniu, drużyna wyjechała na obóz, ale nie Turcja, Cypr czy jak Legia Warszawa, na przykład Emiraty, tylko Siedlce. Nie było możliwości gdzieś tam ucieczki w cieplejsze klimaty? Tak jest, dobrze powiedzieliście, trenujemy tutaj w Siedlcach, jesteśmy tutaj teraz na obozie. No to był świadomy nasz wybór. Wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja ogólnie z pandemią w Polsce, jaka też sytuacja jest, jeżeli chodzi o rozpoczęcie ligi, że ta liga zaczyna się dosyć wcześnie. Więc to był nasz świadomy wybór. Jesteśmy zadowoleni, przygotowani. Pewnie będzie mniej kłopotów z aklimatyzacją. Przerwa jest krótsza, tak długi wyjazd pewnie też robi swoje. Powrót do takich zimowych warunków. To znaczy to jedno, a drugie to też podróże. Bo wiadomo, że i wylot na taki obóz, no to jest cały dzień w samolocie. Później powrót. A wiadomo, że do ligi mamy już od soboty 2 tygodnie, więc tego czasu nie ma. A każdy dzień jest istotny w kontekście przygotowania do pierwszego meczu. Przed sezonem poczyniliście dużo transferów, a patrząc teraz na okres, te okienko transferowe teraz zimowe, czy przewidujecie jakieś transfery, czy raczej ta kadra już jest na tyle dobra, stabilna, że nie potrzebujecie? To znaczy, ja powiem może, jak będzie wyglądało to w tym okienku transferowym. Na pewno pozyskamy jednego, maksymalnie dwóch piłkarzy. Czy jakieś pozycje konkretne? Możemy coś powiedzieć? To znaczy, chcielibyśmy na pewno jednego zawodnika do ofensywy. Jesteśmy w trakcie rozmów, pracujemy nad dopinaniem jakichś tam szczegółów. I myślimy jeszcze może o jednym zawodniku defensywnym. Dużo się mówi też, że Alan Uryga jest w kręgu zainteresowań, czy klubów Ekstraklasy, czy nawet ewentualnie transfer zagraniczny. Czy jest to, możesz to potwierdzić, czy raczej zostanie z wami? To znaczy tak, my rozmawiamy z Alanem cały czas, jesteśmy w stałym kontakcie z jego agentem. Na razie nic się nie dzieje takiego, żeby można było powiedzieć, że Alan podpisał kontrakt w innym klubie. Ale a chcecie z nim ewentualnie przedłużyć? Jasne. Jest to dla nas kluczowy piłkarz. Jeden z ważnych, no kapitan wiadomo zespołu. A chcemy budować tutaj Wiśle mocny zespół, więc gdzieś tam jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby Alana zostawić tutaj u nas. W pierwszej części mówiliśmy o Legii, tam trochę emocje jak na grzybach, jeśli chodzi o te ruchy transferowe. U was trochę się dzieje w Płocku. Jak pan ocenia te dotychczasowe ruchy do i z? Znaczy może powiem do. Bo tutaj są zawodnicy młodzi, na pewno utalentowani, ale jeszcze dużo pracy przed nimi, żeby gdzieś tam zaistnieli w pierwszym zespole. Też są to transfery niektóre od lipca, także tutaj na razie nie możemy tych zawodników pozyskać wcześniej. Jest to młodzież, która ma szansę zaistnieć na boiskach Ekstraklasy. A jak mówiłem wcześniej, pracujemy nad jednym transferem, dwoma transferami, którzy wzmocnią pierwszy zespół docelowo do rywalizacji. Wspomniał pan, że możemy spodziewać się nowych nazwisk. Jeśli chodzi o wasze poszukiwania, to
koncentrujecie się na polskiej lidze, na niższych ligach? To są Polacy? Czy może pan powiedzieć coś więcej? Znaczy, koncentrujemy się na naszej polskiej ekstraklasie oraz zawodników zagranicznych. Mhm. Czyli jednak też poza granicami, a niższe ligi? W tym momencie nie. Wracając jeszcze, to, że się przygotowujecie w Siedlcach, no stawiam na to, że raczej te przygotowania do rundy wiosennej będą na sztucznej nawierzchni, tak, Pawle? Nie. Trenujemy na głównej płycie stadionu w Siedlcach. Czyli na naturalnej, tak? Na naturalnej. Boisko jest podgrzewane. Także tutaj mamy optymalne warunki do przygotowań. No tak, żeśmy przed programem tutaj z Arkiem właśnie rozmawiałem, że jedynie co jest właśnie któryś klub, czy udostępni wam właśnie płytę naturalną podgrzewaną. Także chyba tylko taki właśnie świadomy wybór. Gdyby nie było takiej możliwości, to chyba byście wyjechali za granicę, prawda? To znaczy tak, no ale gdzieś tutaj rozmawialiśmy od samego początku tutaj z ośrodkiem w Siedlcach. Cieszymy się bardzo, że tutaj nas przyjęto z otwartymi ramionami. Cieszymy się, że możemy korzystać z boiska naturalnego, bo to jest kluczowe w tym momencie, jeżeli chodzi o przygotowania. Rozmawiali... A to jest jakiś problem, jeżeli chodzi w Polsce o boiska z podgrzewaną płytą. A propos jeszcze transferów, to tam ładnych parę tygodni temu, po zakończeniu ostatniego meczu w zeszłym roku, rozmawialiśmy z panem prezesem Marcem, też dyskutowaliśmy, jak to będzie, jak to może wyglądać na początku przyszłego roku. Na pewno jednym z priorytetów było uszczuplenie kadry, która faktycznie była spora. Mówiliśmy też o tym, że był to problem, że w Wiśle nie udało się znaleźć kogoś, kto wypełniłby lukę po Dominiku Furmanie. Nie wiem, czy jest jakieś światełko w tunelu, że pojawi się ktoś, kto tutaj może tę lukę wypełnić wiosną. Znaczy, myślę, że środek mamy bardzo, bardzo mocny. Jest tutaj odpowiednia rywalizacja, ponieważ jest Damian Rasak, jest Leśniak, jest Legator, także to są piłkarze o gdzieś tam uznanej klasie, renomie, którzy gdzieś tam też osiągnęli jakąś odpowiednią formę, mówię, przez tej rundy, a konkretnie o ostatnich meczach. Więc tutaj myślę, że tą lukę udało się wypełnić i myślę, że głównie Wisła musi się dzisiaj skupić na zawodniku ofensywnym, który niesie trochę więcej jakości do ofensywy. Sporo pojawiło się takich spekulacji, plotek transferowych. A propos waszych zainteresowań, pojawiło się nazwisko Konrada Wrzesińskiego z Kairata Almaty, o którym informował Przegląd Sportowy. Tutaj było, jest coś na rzeczy? Znaczy, powiem tak, że kontaktowałem się z Wrzesińskim, ale gdzieś tam sprawa się rozeszła, czy tak to nazwę. No. Mhm. Gdzieś tam Wrzesiński, nie wiem, czy patrzy troszkę może gdzieś tam nie na naszą ligę. Te oczekiwania finansowe nie były do zaakceptowania przez nas. Słyszeliśmy właśnie, że chciałby do Ekstraklasy wrócić, ale najwidoczniej to nie do końca sprawdzone informacje. Jak słyszymy jeszcze... A jeżeli ja może jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o uszczuplenie kadry, to na pewno kadra jest w tym momencie liczna i gdzieś tam były podejmowane rozmowy, żeby tą kadrę uszczuplić. Nie wszyscy zawodnicy zgodzili się na rozwiązanie kontraktów. Dlatego musimy funkcjonować na razie w takiej rzeczywistości. Dwóch zawodników przesunęliśmy do rezerw. A dalej zobaczymy, bo wiadomo, że gdzieś tam ta kadra na to pierwszy mecz, no to wiadomo, że musi liczyć 20 osób, więc pewnie trochę osób znajdzie się poza tą kadrą. Czy na tą chwilę zdrowotnie jak wygląda Wisła Płock? Możesz coś powiedzieć? Tak. No to nas bardzo cieszy, bo jeżeli chodzi o urazy czy kontuzje, no to jesteśmy w pełnym składzie. Nie dolega na jakieś poważniejsze urazy czy kontuzje, więc przygotowujemy się w pełnym składzie. Dobre informacje też płyną a propos Rafała Wolskiego, który, jak słyszymy, wraca do formy. Tak. To jest kwestia, myślę tygodnia, dwóch, jak Rafał wróci do pełnego treningu. Czyli może... Będzie się z nami przygotowywał do pierwszego meczu. Czyli może nie do pierwszego meczu, ale do kolejnego na pewno. Czyli jak najbardziej można brać go pod uwagę, jeśli chodzi o wzmocnienie na tę wiosenną część sezonu.
Zdecydowanie. Mhm. Też wspomnieliście obaj o tym, że dużym wyzwaniem będzie kwestia tych kończących się kontraktów po sezonie, bo to chyba kilkunastu zawodników. Czy no są to też kluczowi zawodnicy na tej liście? Czy dziś już można, panie Pawle, powiedzieć tak na pewno, że zatrzymanie kogoś będzie dla was priorytetem, a z kim na pewno już dziś no, nie będziecie planować przedłużenia kontraktu? Znaczy, może powiem o priorytetach. Na pewno priorytetem jest Alan Uryga i Kabezali. Także tutaj gdzieś tam z tymi dwoma piłkarzami rozmawiałem, przedstawiliśmy im projekt kontraktu na kolejne lata. Tu z Kabezalim jesteśmy bliscy gdzieś tam do gadania. Wiadomo, zależy sytuacja jest trochę trudniejsza, bo ma oferty gdzieś tam z innych klubów, ale rozmawiamy, także tu gdzieś tam walczymy cały czas do niego, tak jak powiedziałem wcześniej. A jeżeli chodzi o zawodników, którzy przekończą kontrakty w czerwcu, no to też gdzieś tam ta runda wiosenna odpowie, jakie będą prowadzone rozmowy i czy będą prowadzone rozmowy. Kuba Rzeźniczak chyba też kończy mu się umowa po sezonie, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Z Kubą też nam się kończy kontrakt końcem czerwca. I jak tutaj sytuacja w jego przypadku? Też decydująca będzie ta runda wiosenna? Czy tutaj macie już, nie wiem, chcecie go na pewno zatrzymać? Czy jak to wygląda właśnie? To znaczy zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. No też gdzieś tam usiądziemy z Kubą, jakie Kuba ma plany. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja wiosną, czy Kuba będzie grał. No bo jak do tej pory gdzieś tam był ważną postacią w tej defensywie. Gdzieś tam zapewnia nam jakiś tam spokój, jeżeli chodzi o tą pozycję. Także będziemy rozmawiać. Patrząc z bliska teraz na Wisłę Płock, jak możesz ich oceniać, podglądać. Czego jeszcze brakuje? Patrząc tak właśnie jako doświadczonego byłego piłkarza, już teraz jesteś jakoś odpowiedzialny troszeczkę jako dyrektor sportowy. I postrzegasz teraz drużynę Wisły Płock. Czego brakuje? Ja uważam, że te ostatnie mecze były na pewno bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o Wisłę. Gdzieś tam te mecze pokazały, że ci chłopcy osiągnęli naprawdę fajną formę. Ale czy można powiedzieć kluczowe, bo ostatnie dwa spotkania wygraliście w Gdańsku, wygraliście u siebie spod Beskidziem, także te 6 punktów no, znaczące jest. Tak, ale ja też nie patrzę na punkty, ja patrzę też przede wszystkim na styl. I ten styl, który miała Wisła w ostatnich dwóch meczach, to naprawdę był zadowalający. Wiadomo, chcemy jeszcze to poprawiać, na pewno chcemy poprawić grę w ofensywie. Tutaj gdzieś tam chciałbym, żeby drużyna Wisły, powiedzmy, w tej rundzie prezentowała się lepiej. Bo może się prezentować lepiej, jak oceniam tych chłopaków, jeżeli chodzi o trening. Niedługo będziemy musieli czekać już tak na koniec na powrót Ekstraklasy, bo równo za dwa tygodnie wracacie do gry i to właśnie Wisła Płock będzie inaugurować tę pierwszą po zimie kolejkę. Wyjazd z Zagłębiem Lubin, no właściwie na początek już taki mocny sprawdzian z Lubinem, który u siebie nie przegrywa. Znaczy, wie pan, każdy mecz będzie gdzieś tam ciężki. Ale my się do tej rundy odpowiednio przygotujemy, także to będą fajne mecze. My już czekamy na to, żeby zacząć ligę, bo wiadomo, że im wcześniej takie mecze będą się odbywały, tym lepiej, bo nikomu nie chce się grać. Może nie, że nie chce się grać sparingów, ale wiadomo, że lepiej zawsze grać o coś. Jak liga się zaczyna wcześniej, to jest super dla piłkarza i dla nas. Jutro gracie z Wigrami Suwałki u nich czy u siebie? Nie, no gramy u siebie w Siedlcach. A, wszystkie są... O godzinie 13, tak. Aha. Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock, był gościem radia dla ciebie, panie dyrektorze. Dziękujemy, kłaniamy Dziękuję. Się i powodzenia w tej przerwie zimowej. Życzę powodzenia. Tak, do usłyszenia. My życzymy powodzenia. Jesteśmy w studiu z Tomaszem Sokołowskim. Nie zdążymy już, Tomku, powiedzieć, jak się podoba filozofia nowego dyrektora sportowego. Zanim połączymy się z kolejnym gościem, bo słyszymy, że mamy go już na łączach, to jeszcze przypominamy o naszym plebiscycie na najlepszego sportowca 2020 roku na Mazowszu. Możecie państwo wciąż oddawać głosy. 11 nominowanych. Trwa głosowanie na stronie rdc.pl. Mamy czas do 25 stycznia. Później poznamy zwycięzcę, więc zapraszamy poszczegóły właśnie na naszą stronę internetową, a mamy już połączenie, Tomku, z naszym kolejnym zapowiadanym gościem.
Dwukrotny mistrz świata. Dwukrotny mistrz świata, nasz wybitny żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Cześć Bartku, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, witam. Witam gorąco też. Kłaniamy się z obecnym tu w studiu Tomkiem Sokołowskim. Przedstawiliśmy cię, Bartku, dodajemy też jeszcze jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce. Tydzień temu wysokie piąte miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego. Powiedz, jak odbierasz to, że ponownie zostałeś tak mocno doceniony przez polskich kibiców? A dziękuję bardzo, że ładnie mnie tutaj przedstawiliście. Ja się bardzo cieszę, że byłem na tutaj. Dla mnie to jest bardzo miłe uczucie, że mogłem się tak po raz kolejny. Gdzieś nam ucieka Bartek. Tak, mamy małe kłopoty chyba z połączeniem. Spróbujmy może połączyć się jeszcze raz z Bartkiem. Faktycznie w rok temu, przypomnij, Bartek Zmarzlik zdobył pierwsze miejsce, jeśli chodzi o plebiscyt przeglądu sportowego. Zaskoczył wszystkich, pokonując m.in. Roberta Lewandowskiego. Zeszły rok mocna konkurencja, tak? Dużo osiągnięć. Mimo że rok trochę dziwny, to jednak sukcesów polskich sportowców nie brakowało. Kolejne też małe kontrowersje z kolejnością na dalszych miejscach, ale wydaje się, Tomku, że pierwsze miejsce nie podlegało w tym roku dyskusji. W zależności patrzysz, na jaką spojrzysz dyscyplinę sportu, tak? Wiadomo, że piłka nożna jest pod względem oglądalności bezkonkurencyjna, można powiedzieć, ale obronić tytuł mistrza świata na żużlu. Roland Garros, Iga Świątek, tak? To też pokazuje, i inni jeszcze, którzy też zdobywali, to też pokazuje, duża jakby konkurencja była, tak? I słyszę, mamy już kolejne połączenie ponowne z Bartkiem Zmarzlikiem. Bartku, słyszymy się dobrze? Jestem, witam. No pięknie, teraz bajka. Wspomnieliśmy o tym plebiscycie. Kończąc ten temat, rok temu triumfowałeś w nim. W tym roku spodziewaliśmy się ciebie też w okolicach podium. Sam liczyłeś na wyższe miejsce, czy w ogóle takie plebiscyty są dla ciebie ważne, czy tylko taki miły dodatek? Ja szczerze powiem, że zawsze bardzo się cieszę, że jestem tam nominowany. Od 4 lat i bardzo miło mi tam jest się pojawić wśród takich nazwisk. Miejsce oczywiście jest, tak jak przed rokiem wygrałem, to niesamowite uczucie, ale również w tym roku znalazłem się też w dość, myślę, wysokiej pozycji, na piątym miejscu za mega dobrymi i dużymi nazwiskami w Polsce, także to jest kolejny dla mnie tak jakby plebiscyt, który uznaję do jak najbardziej miłych, że mogą się tam przede wszystkim pojawić wśród nich. Myślami jesteś pewnie już przy tym nadchodzącym sezonie, do niego jeszcze trochę czasu. Powiedz, jak dziś, zimą, wyglądają twoje przygotowania? A mam plan treningowy taki ogólnorozwojowy. Z dnia na dzień, w sumie 5 razy, 6 razy w tygodniu, którym tematycznie go cały czas poprawiamy z moimi tak jakby trenerami i sobie przygotowujemy się do sezonu. Również pod względem sprzętowym też chłopacy w warsztacie na bieżąco cały czas domawiają, zamawiają, składają kolejne motocykle. Także już niebawem będę pod każdym względem gotowy. Czyli okazja, żeby popracować gdzieś tam nad sprzętem. Bartku, co jeszcze można ulepszyć w motorze, tak żeby jeszcze, nie wiem, był od konkurencji lepszy tak naprawdę, szybszy? Znaczy, to jest właśnie trudny aspekt, pod którym doglądamy każdą część i myślimy, co możemy zmienić, żeby chociaż w 1%, 2% ten motocykl był skuteczniejszy. Myślę, że w dzisiejszym ruchu po prostu w mistrzostwach świata każdy dysponuje naprawdę dobrym sprzętem i bardzo dobrym przygotowaniem. My też te przygotowania, przede wszystkim teraz przygotowujemy podwozia, które 7 podwozi musi być niemalże, identyczne, więc żeby przesiadać się z motoru na motor, żeby nie odczuwał żadnej jakiejkolwiek różnicy. Jest to takie troszeczkę składanie jak klocków Lego, bo każdą część osobno dostajemy i je składamy i komponujemy je z takich części tylko, jakich i my wyłącznie chcemy używać, które uznajemy, że one najlepiej się spisują w naszych motocyklach i każdy jakąś taką swoją myślą składa te podwozia.
Oczywiście są po pierwszych testach, w pierwszych treningach nieraz są nieuniknione wprowadzanie zmian. Aczkolwiek to już tak, jakby mówię, już naprawdę jest to wszystko tak dość wyśrubowane, że ciężko znaleźć cokolwiek, aczkolwiek to myślę, że jakieś rezerwy, bo nie ma przecież rzeczy niemożliwych. A co, Bartek, ulepszyłeś u siebie między właśnie zdobyciem w tym sezonie, gdzie zdobyłeś, obroniłeś Mistrzostwo Świata, a w tym sezonie, gdzie pierwszy raz zdobyłeś mistrzostwo? Czy coś ulepszyłeś u siebie? Czy jest coś takiego? Na pewno do drugiego sezonu po Mistrzostwie Świata podeszłem z taką, jakby przyznaję się teraz, chłodniejszą głową, bo przed na mnie była wywierana bardzo duża presja, że no, on musi, a przed po pierwszym tytule tak jakby wyrównałem się z najlepszymi żużlowcami Polski z pierwszym tytułem Mistrza Świata i tak jakby poczułem taką dużą ulgę, ponieważ poczułem po tym roku, że nic nie muszę, a tylko mogę i konsekwentnie muszę iść swoją drogą i kontynuować swoje plany i marzenia i wykorzystywać chwilę na 100%. I gdzieś tam chwilę takiego ostudzenia dostałem po pierwszych rundach, gdzie ja nie jechałem prawidłowo, motocykle nie pracowały tak, jak tego oczekiwałem. I pewne zmiany, które zmieniliśmy już gdzieś tam w trzeciej, czwartej rundzie były bardzo mocno widoczne i wróciłem na swój tak jakby poziom, z którego byłem naprawdę zadowolony. A potem przychodzi kolejny aspekt, że wejść na szczyt można może nie łatwo, ale łatwiej niż go utrzymać na pewno. I to jest, pamiętam, miałem taki mętlik w głowie, gdzie w Pradze nigdzie mi nie szło. Jechałem taki naprawdę z pełną głową na ten turniej i po pierwszym dniu się okazało, że go wygrałem. I naprawdę wygrałem go z uśmiechem na twarzy, bo wszystko mi się tego dnia układało. Ale gdy stałem drugiego dnia, gdzie jechaliśmy drugi turniej, również w Pradze, i mówiłem, no, żeby nie wróciły do Mony z przeszłości, żebym mógł powtórzyć wczorajszy dzień. To był kolejny mega ciężki dzień dla mnie, bo mówię, co więcej mogę zrobić, jak wygrać turniej, a to nie jest, bo to nie jest łatwe. I się okazało, że ten drugi dzień też wygrałem chyba jest większą swobodą niż pierwszy dzień turniej, gdzie po bardzo dobrym wyścigu finałowym, gdzie wyprzedziłem po trasie zawodnika, dało mi jeszcze większą satysfakcję i myślę, że to był taki mój kluczowy moment w tamtym sezonie walcząc o Mistrzostwo Świata, gdzie dostałem niesamowitego kopa i powera, że już widziałem, że mam tak jakby mój cel, taki świecący puchar, złoty medal przed oczami, gdzie żyłem już od tamtego turnieju do końca października z tą takim punktem w oczach, gdzie cały czas do tego dążyłem i cokolwiek robiłem nawet pod względem przygotowania fizycznego i sprzętowego, to miałem tylko jeden i wyłącznie cel, żeby go jak najszybciej dogonić, ten punkt w oczach, co sobie tak jakby wymyśliłem, i to było naprawdę piękne chwile. Powiedz, Bartku, jeszcze mówisz o chłodnej głowie, to teraz po dwóch z rzędu mistrzostwach ta głowa będzie pewnie jeszcze chłodniejsza i większy spokój. Jakie sobie stawiasz cele na ten rozpoczęty już rok? O czym myśli Bartosz Marzyk? Ja nigdy nie chwalę się ani nie mówię o swoich planach i marzeniach, aczkolwiek mogę zapewniać, że plany i marzenia mam nadal i mam naprawdę je duże i dopóki będę jeździł, będę konsekwentnie realizował swój plan, żeby to, co sobie wymarzę i to sobie co ustalę, żeby po prostu do tego dotrzeć, bo to daje wielką satysfakcję przede wszystkim i po to co robimy w sporcie, żeby dosięgać swoich szczytów, żeby tam właśnie dochodzić. A kolejne ważne wydarzenia w tym roku, nie tylko sportowo, ale też życiowo, bo spodziewasz się narodzin potomka. Powiedz, jakie emocje tutaj u was w domu, u ciebie, u żony? Myślę, że tak, że to wspaniała chwila będzie, już nie możemy się doczekać tego. Cała rodzina naprawdę cały czas dopytuje i w ogóle, i myślę, że to będzie kolejny świetny czas właśnie w tym okresie zimowym dla mnie, bo ja sobie realizuję na spokojnie moje przygotowania, a też również przygotowania do narodzin, więc myślę, że ten czas po prostu szybciej leci naprawdę w miłej atmosferze i po prostu no, nie możemy się doczekać, żeby to już nastąpiło. Czy istnieje możliwość, że młody Zmarzlik nie będzie skazany na żużel? No pewnie, że tak. Chcę być po prostu dobrym człowiekiem i dobrym ojcem i jaką drogę obierzę, to na pewno dokonam wszystkiego, żebym mógł tym pomóc, ale na nic
tak jakby przymusu na pewno nie byli z mojej strony, bo sam nie wiem do końca, czy bym chciał, żeby jeździł. Bartku, pięknie dziękujemy za rozmowę. Pozdrowienia, pozdrowienia dla ciebie i oczywiście dla żony. Sukcesów. Dziękuję sukcesów. Ślicznie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Pozdrawiam. Magazyn sportowy powoli dobiega końca. Tomasz Sołkowski. Tomku, wielkie dzięki za dziś. Już nie skomentujemy tych ostatnich rozmów. Dziękuję za dzisiaj, Arku. Dobrego dnia Państwu. Dziękuję serdecznie. Arkadiusz Błaszczyk. Dziękujemy naszym słuchaczom. Wracamy za tydzień oczywiście o stałej porze. Dobrego weekendu i trzymajcie się ciepło.